Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Mój drogi widzu, Jarek na emigracji. Jeżeli nie subskrybujesz, zostaw suba i koniecznie ślad po sobie w postaci komentarza. Dzisiaj północki miałem zarwane, można powiedzieć. Pracowałem z moim ziomeczkiem, któremu pomagam, nie? I tylko z nim współpracuję, jeżeli chodzi o budowy, bo wiem, że nigdy mnie nie oszuka. Ostatnio wpadła dobra robota. No nie dla każdego dobra, bo to była tak zwana demolka. Ziomeczek do mnie mówi: Jarek, jest dobra robota. No i dobry hajs, idę go wpłacić właśnie. O, dzisiaj mi przywiózł, idę go wpłacić. Od początku zacznę. Dzwoni do mnie mój ziomek, mówi: Jarek, jest dobra robota, dobry hajs. Będzie nas dwóch, a powinno być nas czterech, ale wiesz jak to jest, damy sobie radę. Mówię: dobra, jaka kwota? Taka i taka. Za ile godzin? No chyba z 7-6 godzin, damy radę, nie? A ja mówię: co jest do roboty? No demolkę trzeba zrobić. Wszystkie ściany wyburzyć oprócz nośnych. Mówię: ja pierdziel. Mówię: dawaj, jesteś kawał chłopa, damy radę. W 5 godzin się bujniemy. Dobra. Jadę do niego na tą robotę. Wbijam się na takie mieszkania. Nowe. Zdziwiło mnie, bo to są nowe domy i po prostu ktoś kupił sobie takie mieszkanie. W sumie dwa. I będzie je łączył. Mój kumpel już zrobił schody do góry. Z jednego do drugiego mieszkania. Apartamentu, czy jak zwał, tak zwał. A na górze trzeba było wyburzyć wszystkie ściany, tylko zostawić tą jedną nośną, czy jak zwał, tak zwał. Mniejsza z tym. No i zabieramy się do roboty. Maski. Te całe ciuchy takie, wiecie, śmieszne, malarskie. No i jedziemy. Rozwalamy to. Ludzie, kochani, jak to jest zrobione śmiesznie, jak ja trzepłem młotkiem, nie? Ja to myślałem, że będzie to jakiś opór stawiało, tak jak kiedyś pracowałem u kuzyna na budowie, że będzie to stawiało jakiś opór, a to nie. Jak pieprzyłem, nie? To pół ściany tak. Jakby była sklejona jakimś super glue, nie? No i fajnie. I też była jedna rzecz dobra, że nie musieliśmy tego wywalać, tylko za oknem było wystawione takie rynny plastikowe i prosto do skipa, nie? Patrzcie, jak drwale pracują i wycinają drzewa. Pokażę wam, jak to wygląda. Tam sobie pracują i wycinają. Taka robota, zobaczcie, tam siedzi dostęp u góry i tu sobie leci. Taka praca. Poczekajcie, przejdę kawałek dalej, bo jest straszny hałas. No i zaczęliśmy tą demolkę i można powiedzieć, że w niecałe 5 godzin to skończyliśmy. Do czego zmierzam? Że te chałupy są tak chyba cienko robione, kurczę. Ja jak się zamachłem z tym młotkiem, trzepłem dwa razy, upociłem się niesamowicie. Wiadomo, nieprzyzwyczajony do takiej roboty. Ale powtórzę się, jeden plus był fajny, że skip był na zewnątrz, że od razu wynosiliśmy i takimi rynnami plastikowymi spadało do takiego, no skipa, jak to się po polsku nazywa, nie wiem, zapomniałem. Do takiego kontenera ze śmieciami budowlanymi, o, co są podstawiane, nie? No i hajsik wpadł. Powiem wam, że 300 wpadły. 300 wpadły. 300 za 5 godzin roboty z kawałkiem. Możecie mi nie uwierzyć, no ale nikt nie chciał podjąć się tej pracy. Zależało na szybkości inwestorowi, czy tam właścicielowi. Aż nie chciało mi się wierzyć. I miałem za to dostać 180. 180 funtów. A że przyszedł gostek, był zadowolony z tej roboty, że my tak się uwinęliśmy szybko, posprzątaliśmy, dał nam premię, naprawdę. Szok. Szok i niedowierzanie, że tyle dostałem. Za 5 godzin roboty. Da się? Da się. Byłem w szoku, no ale kurczę, karma dobra wraca do mnie, bo jestem dobrym człowiekiem. I lecę sobie ten hajsik do banku wpłacić. Jarek, nie wpłacaj do banku,
bo niedługo nie będziesz mógł ich wypłacić. Okradną cię, gotówka to podstawa. No nie wiem, czy gotówka podstawa, no kurczę. Zawsze trochę gotówki mam, nie? Ale przy sobie w ogóle nie noszę gotówy i wszędzie już praktycznie możesz zapłacić kartą. Czy to dobre, czy złe, nie mnie oceniać. Ale dla mnie jest po prostu wygodne. A czy dobre, czy złe, nie wiem. Wygodne jest na pewno. Wyciągam telefon, pyk i praktycznie wszędzie mogę płacić tą kartą, więc jest luz. Poczekajcie, przejdziemy sobie, ale piękna słoneczna pogoda. Ja pierdzielę. Padał deszcz wczoraj, przedwczoraj. I mówię, kurde, leżę sobie w łóżku, mówię, Boże, spraw, żeby jutro świeciło słońce, żebym trochę kasiurki sobie zarobił. A tu cyk, 300 funtów. Widzicie? Jednak czasami warto się pomodlić. Trwoga to do Boga, nie? Świry oczywiście, pół żartem, pół serio. Mój drogi widzu, tak wygląda teraz moja praca, różna, różnista. Niestety niedługo będę się pewnie zapisywał na jakiś kurs, żeby sobie zrobić dokumenty, żeby mógł kłaść jakieś instalacje wodno-kanalizacyjne drobne i tego będę się trzymał. Tam trzeba tych kart sobie narobić, zezwoleń, pierdół. Tak jest w UK niestety i nie mogę sobie wskoczyć jak Filip z konopi bez uprawnień, żeby jakieś tam instalacje robić, nie? Zawsze jakieś uprawnienia muszą być. Uprawnienia jakieś muszą być. Mój drogi widzu, taka jest Anglia. I wszystko musisz odnawiać. Na przykład jak wózek widłowy masz, nie wiem jak jest w Polsce. Mi się wydaje, że w Polsce jak robiłem to miałem na stałe ten kurs, tylko jakieś tam BHP trzeba było odnowić. Piszcie w komentarzach jak to jest z tymi wózkami widłowymi. Jak to jest? Bo kurczę, bo nie wiem. A tutaj wszystko 3 lata, 2 lata musisz odnawiać. No to po prostu o co chodzi? Chodzi o pieniądze. Za ciepło się ubrałem. Kurde. Słoneczko świeci normalnie jak w maju. Jak w maju, a już mamy prawie listopad. Kurde. Ktoś mi się pytał, czy liście lecą z drzew w Anglii. Lecą. Później będą sprzątane. Ale mi się wydaje, że troszeczkę mniej ich jest niż w Polsce. A tu jest słynna fabryka McVitie's. Czy jak zwał, tak zwał. Robią ciasteczka i inne pierdoły. Lecimy, kasiurę wpłacimy. Boże, znowu za ciepło, żem się ubrał. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, dobrze mieć dobrych kolegów. Trzeba sobie pomagać nawzajem. No i taka demolka była. Miałem tego nie brać, bo mówię, kurde. Sobie przypomniałem, jak pracowałem kiedyś u kuzyna w Polsce. Demolka, kucie tych ścian. Boże. Naprawdę trzeba było mocno tym młotem napierdzielać lub tym młotem pneumatycznym, elektrycznym, czy jak tam zwał, tak zwał, żeby to rozwalać. A tu wpadłem, pieprzyłem z jednej strony, z drugiej strony ściana leży. Szok. Zamachnąłem się tym młotem. Myślałem, że to będzie się trzymało, a to ręką dwa razy bym kopnął i pewnie by ta ściana spadła, nie? Zrobiona z takich jedna była z takich gipsowych bloczków, a druga była z regipsów, nie? Normalnie. Regips, ale tak jakoś poklejony dziwnie. Nie znam tej budowy tutaj. Tutaj jest troszeczkę inaczej się buduje chyba niż w Polsce. Nie jestem budowlańcem, jestem laikiem, więc wypowiadam się na ten temat tak jak widzę, więc wybaczcie mi, fachowcy. No. I kurczę, masakra, ale dobra kasa wpadła, no kurczę, ale to się zdarza rzadko. Zazwyczaj za taką dniówkę, za podaj cegłę, dostaję 125, 130 funciaków, nie? Tak dostaję. Fajne samogłoszenie na Facebooku, przyjmę pomocnika, 95 funtów, dniówki. O mój Boże, albo przyjmę kucharza, centrum, 12. Kucharza w centrum za 12 chcą. Oczywiście Polacy, nie? Chociaż nie oceniam. Ale najczęściej, no wiadomo, że ta polska strona
szukam pracy tam i takie ogłoszenia właśnie tam rzucają, nie? I te ogłoszenia są co chwilę, oczywiście zaznaczone miła atmosfera, co z tego jak miła atmosfera, jak pieniądze żadne. A gdzie dojazd? Gdzie dojazd do tego centrum? Jarek znowu na Rzykosz. No nie, no mówię jak jest. Do centrum trzeba dojechać. Trzeba, kurczę, wrócić do domu. Więc, kurczę, nie wiem. Nie wiem, skąd oni się biorą z tymi ogłoszeniami. Też ogłoszenia, jeżeli chodzi o kontrakty, rozłożenie różnych rzeczy. 9,50. U niektórych jeszcze jest 9,50 najniższe. A teraz jest 10,42 i ten minimum w Londynie niby jest 13 i coś. No ale kto tego przestrzega? Praktycznie żaden pracodawca tego nie przestrzega. Więc jak zanim napiszecie mi: Jarek, nie masz znowu pojęcia, jak zawsze minimum w Londynie jest 13 i coś. W UK minimum jest 10,40 parę pensów. I taki jest. Nikt wam więcej nie da, jeżeli daje wam minimum, to dostaniecie takie pieniądze. I nie ma takiego czegoś, że mieszkasz w Londynie, to dostaniesz 13. Gie prawda, tak wam powiem. Nie dostaniesz tyle. I taka jest prawda i słuchajcie, słuchajcie mnie, bo ja tu żyję. Jakiegoś genka, który przeczytał to w internecie i mi się tam w komentarzach mądrujesz jeden z drugim. Taka jest prawda. Dobra. Plan dzisiaj taki. Zrobić obiad jeszcze. Wyjechać sobie na Uberka trochę, bo jest piękna, słoneczna pogoda. Trzeba to wykorzystać. Zobaczymy, jak będą kursy szły. Ja czekam na zawsze, jak w ciągu 45 minut nie wpada mi żaden kurs, jadę do domu. A mi się wydaje, że tylko tak raz miałem. Nie ma sensu tracić swojego wolnego czasu. Wolę coś tam porobić innego. Zrobić jakąś transmisję na żywo. Zmontować dla was odcinek. No i tak to wygląda, więc moi drodzy. Tak wygląda moja praca, jakbyście pytali, jakbyście wyzywali mnie od bezrobotnych i się ze mnie śmiali. No 5 godzin, 3 stówy, no. 3 stówki z premią. No, tak zarobiłem dzisiaj. A to taki farcik. To taki, takie szczęście, bo tak jest prawie nigdy. Więc się cieszę. Cieszę się, kurczę. Trzeba pracować, moi drodzy. Wiadomo, Jarek może żyć z YouTube'a, a nigdzie do roboty nie pójdziesz, bo masz kasę z YouTube'a. Mam coś pokazać. Moi drodzy widzowie, co niektórym to naprawdę. Robię konkurs na maść. Na maść 4 liter. Będę wysyłał, będę wybierał komentarze i będę wysyłał maść na ból dupki. Co niektórym. Bo naprawdę wyobraźnia wasza w tych komentarzach, co niektórych, to normalnie mnie rozwala. Naprawdę. Dobrze, moi drodzy. Życzę wam wszystkiego dobrego. Zdrówka przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze. Nieważne, co się dzieje w twoim życiu, ważne, że masz zdrowie. Jak się źle czujesz psychicznie, idź na spacer, pobiegaj, idź na rowerek. Dzisiaj fajna pogoda nawet na ryby, żeby jechać, kurczę. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Co ja dzisiaj będę robił, ale najprawdopodobniej wyjadę sobie na Uberka. Uber Eats, nie taksówkę. Nie mylcie. Parę godzin, 5-6 godzin, stówka wpadnie, kolejna. I tak jakoś można zaliczyć ten tydzień jako udany. Moi drodzy, szczęścia, zdrowia i słodyczy. Tego wam Jarek z Londynu życzy. Trzymajcie się i czekajcie na kolejny odcinek. Cześć!